Nie ma już nic, nie ma już nic. Jest szkielet śledzia, chociaż nie ma już nic. Tak samo jak jest Bóg, chociaż nie ma już nic. Z nicości rodzi się myśl, z nicości powstaje dom i Buda psa. Z nicości, którą każdy w sobie ma. Ty to nic, ja to nic. I w tym, Panie, istniejesz Ty, w Twoim nic i w moim nic. Na świecie są domy, uczucia i myśli, niebo, ale ciągle jest też nic, które zawiodło nas w świat bez szans, w świat zimna i ostatniego kawałka chleba, którego już nie można znaleźć. I widzę, Panie, że z tych rzeczy, które miałem, nic nie jest moje, Panie, przez to, że Ty jesteś. Ja nie mam nic, ja nie mam nic i nic nie mogę mieć. Ratujesz mnie szkieletem śledzia, tym, co niepotrzebne jest ludziom. Dlatego ratujesz mnie pięknie, a ludzie myślą czasem, że jesteś im niepotrzebny. Brak wiary może działać tak samo, jak wielka wiara, na tym polega cud Boga, Twój cud. Dlatego składam pokłon, padam na kolana przed śledzia szkieletem, stworzeniem Twoim, Panie, Panie. I za ten szkielet dzięki Ci składam, tak jak za żonę, dzieci i za cały świat.